Poczekaj, mam dla ciebie wiadomość. Byle szybko, bardzo się śpieszę. Mój narzeczony kazał ci przekazać, że twój mężulek jest na ciebie wściekły. Poszukaj go. Zaraz do niego pójdę. A twojemu narzeczonemu podziękuję sama, wycałuję go jak zawsze. Dzięki za wiadomość. Spokojnie, ona tylko chciała cię zdenerwować. Oddychaj głęboko. Mam jej dość. Poczekaj, mam dla ciebie wiadomość. Byle szybko, bardzo się śpieszę. Mój narzeczony kazał ci przekazać, że twój mężulek jest na ciebie wściekły. Poszukaj go. Zaraz do niego pójdę. A twojemu narzeczonemu podziękuję sama, wycałuję go jak zawsze. Dzięki za wiadomość. Spokojnie, ona tylko chciała cię zdenerwować. Oddychaj głęboko. Mam jej dość. Było tak miło i nagle Roberto zaczyna narzekać. Muszę to znosić, ale przez to nigdy nie zapomnę Perły. Od razu prysł romantyczny nastrój. Wyobrażam sobie, jaka byłaś zła. Roberto może mówić, co chce, ale już ja się postaram, żeby na zawsze zapomniał o Perle. To prawda, że szukałeś mnie w Juvenil? Tak, ale jak zwykle cię nie było. Rzeczywiście, poszłam z Javierem do kina. Można się było tego po tobie spodziewać. Co to znaczy? Że jesteś łatwa. Nie zaczynaj, bo w obrażaniu ciebie nie mam sobie równych. Nie tylko w tym. W każdej dziedzinie niezły z ciebie numer. Nie wiem, co sobie ubzdurałeś, ale nie przyszłam tutaj, żebyś mnie obrażał. Czego chcesz? Żebyś na zawsze o mnie zapomniała. Dopiero teraz zrozumiałem, dlaczego doprowadziłaś do naszego rozstania. Sama jestem ciekawa, bo to przecież nie ja zaczęłam spotykać się z Guadalupe. To tylko następstwo twoich ambicji. Nie rób takich oczu, wiem o wszystkim. Chcesz się ze mną rozwieść, żeby odebrać spadek po Octavio? O co ci chodzi? Nie udawaj niewiniątka. Od śmierci Octavia robisz wszystko, żeby się mnie pozbyć. Poczekaj, mam dla ciebie wiadomość.
Byle szybko, bardzo się śpieszę. Mój narzeczony kazał ci przekazać, że twój mężulek jest na ciebie wściekły. Czemu mnie pani wezwała? Tym razem usłyszę, że powinienem żenić się z Rosendą, czy raczej zakochać w Perle. Jesteś bardzo sprytny jak na swój wiek. Młody wcale nie znaczy głupi. Nie pozwolę nikomu wtrącać się do swoich spraw. To, co ode mnie usłyszysz, może pomóc ci podjąć właściwą decyzję. Słucham. Nie mam niezbitych dowodów na to, że dziecko Rosendy nie jest twoje, ale wydaje mi się, że Octavio też coś podejrzewał. To znaczy? Wiem, że zostawił testament, w którym wszystko zapisuje Rosendzie, pod warunkiem, że wyjdzie za Edgara. Przecież Octavio go nie znał. A jednak... Na twoim miejscu sprawdziłabym tę sprawę. Chcesz wiedzieć, jakim prawem się wtrącam? Więc posłuchaj uważnie. Tak się składa, że to mnie Paulina poprosiła o opiekę nad dzieckiem. Chciała, żebym go pokochała jak własnego syna. Poza tym sama jestem matką i stanę w obronie każdego dziecka na tym świecie, nawet jeśli ich ojcowie będą idiotami takimi jak ty. Kocham cię ponad życie. Dlatego łudziłam się, że jednak uratujemy naszą rodzinę i będziemy szczęśliwi razem z Beto. Dziękuję za piękne przemówienie. Powinnaś być prezenterką w telesklepie. Prawie mnie przekonałaś, ale już nie jestem taki głupi i naiwny. Zabolało ją. To dobrze. Przyszła pani Perła? Nie, to dziwne. Zawsze jest dużo wcześniej. Mogę do niej zadzwonić. Nie trzeba, zawiadom mnie, kiedy się pojawi. Pewnie spotkała się z Robertem i znowu się pokłócili. Mercedes zaczyna tracić rozum, ale najgorsze, że ty też. Jak możesz proponować jej pieniądze za coś takiego? Musiałem to zrobić. Rosenda jest na tyle głupia i interesowna, że sama wpadłaby w twoje ramiona. Nieraz z nią rozmawiałem, błagałem i groziłem, ale nie pomogło. Więc trzeba było udzielić jej wsparcia finansowego, żeby szybciej to do niej dotarło. Zobaczysz, ona będzie twoja. Jest zakochana w Javierze. I co z tego? Przecież on może się rozmyślić. Skąd wiesz? Perły trafiły już do swojej właścicielki. Przecież my sprzedaliśmy je Gustavowi, ale nie wiemy, skąd miał pieniądze. Może właśnie od Javiera, który nie chciał być zamieszany w kupno kradzionych rzeczy? Może teraz przekonamy go, żeby zostawił Rosendę w spokoju. Proszę cię, nie mieszaj się do tego. Zostaw to mnie. Ale sama się tym zajmę. Jest przygnębiona. Ma kłopoty z panem Roberto. Biedaczka, nie wie, co ją czeka. A jest taka dobra. Nie chciałabym być na jej miejscu. Gdyby wiedziała, co planuje Guadalupe, żeby ich rozdzielić. Zawiadom pana Javiera, że przyszła pani Perła. Oczywiście. Cześć, mogę? Oczywiście, proszę. Wczoraj spotkałem Roberta. Był wściekły. Chciał ci urządzić awanturę, ale nie wiem dlaczego. Chodzi o przeklęty spadek po Octavio. Co to ma z wami wspólnego? Octavio zostawił mi swój majątek pod warunkiem, że rozwiodę się z Robertem. To szaleństwo. Jego intencje są oczywiste. Nawet z zagrobu chce mnie doprowadzić do szału. Najgorsze, że mu się to udaje. Rozumiem. A więc Roberto
Mój głupi mąż uważa, że robię wszystko, by doprowadzić do rozstania, bo zależy mi na pieniądzach. Nie chcę, żebyś tak to przeżywał. Wszystko musi się jakoś ułożyć. Skąd dowiedziałaś się o spadku? Od Roberta. Nie byłaś na odczytaniu testamentu? Nie. Ale ten testament istnieje? Na pewno. Nie chcę już o tym mówić, jestem wykończona. Lepiej opowiedz, jak tam przygotowania do ślubu. Idą pełną parą. Nie kupiłem jeszcze smokingu, ale nie wiem, czy nie lepiej kupić sobie trumnę. Mówisz tak, bo czekacie życie z Rosendą? Dobrze mnie znasz. Szkoda, że to nie są przygotowania do naszego ślubu. Niestety muszę przeprosić kochanka pani Perły, ale chcę z nią porozmawiać. Chodzi o Beto. Nie pozwolę, żebyś obrażał Perłę w mojej obecności. Ona jest prawdziwą damą, a ja za dwa dni żenię się z Rosendą. Przestań się wygłupiać i zrozum, że z twoją żoną łączy mnie tylko przyjaźń. Wyjątkowo piękna przyjaźń. Moje gratulacje. Co za sprytny sposób, żeby ukryć wasz romans. Ale już nie musicie się tym przejmować. Chętnie się z nią rozwiodę. Zostaw nas samych. Chcecie tylko prosić, żeby podczas rozwodu nie było między nami awantur. Proszę o to ze względu na dzieci. Zgoda. A teraz opowiedz mi o Beto. Odprowadziłam go do Artura i powinieneś mi za to podziękować. To chyba wszystko. A teraz proszę cię, wyjdź. Nie uwierzyłabym, gdybym nie zobaczyła. A więc widzisz, można wiedzieć, kogo okradłaś? Co to za kobieta? Matilde. Powinnam była się domyślić. Zero klasy. Nie przyszłam się z panią kłócić, tylko porozmawiać z Rosendą. Czego od niej chcesz? To prywatna sprawa. Nie ma Rosendy, przyjdź kiedy indziej. Poza tym nie chcę złodziei w tym domu. Złodziei? To Matilde zabrała wszystkie pieniądze Pabla. Jak myślisz, skąd ma na takie ubrania? Nie obchodzi mnie pani zdanie, skoro nie ma Rosendy, pójdę sobie. Radzę o niego dbać. Ktoś może go pani ukraść. Oddaj te dokumenty pani Perle. Pan Javier prosił, żeby je przejrzała. Dzień dobry. Jest mój narzeczony? U siebie w biurze. Przyszłam pokazać mu nasze zaproszenia. Mogę zobaczyć? Oczywiście, zostawię ci jedno. Ładne, prawda? Tak myślisz? Cześć, kochanie. Dobrze, że jesteś. Dzisiaj dużo o tobie myślałem. Naprawdę? Znalazłem sposób, żeby dotrzeć do spadku po twoim ojcu. Rozmawiałeś z prawnikiem? Możemy się go domagać? Nie, ale wiem, że Octavio zostawił testament i poczekamy, aż zostanie odczytany. Skąd o tym wiesz? Nieważne. Chcę być przy tobie, kiedy zostanie otwarty. Nie musisz. To będzie bardzo nudne spotkanie. Ojciec bardzo cię kochał, prawda? Tak, czemu pytasz? Czy byłby zdolny do tego, by zostawić pieniądze komuś innemu? O co ci chodzi? Albo oddałby je tobie, ale na pewnych warunkach? Chyba źle się poczułam. Wrócę już do domu.
Poczekaj, zostań. Mam dużo spraw na głowie. Zobaczymy się później. Do widzenia. Witaj, Matilde. Widzę, że już nie jesteś taka przestraszona. Nie wiem, o czym mówisz. Wiesz. Idę do Javiera. Ale najpierw dowiedz się, że twoje ostatnie opakowania są do niczego. Nie przeszły kontroli jakości. Jak to? Przykro mi. Widzę, że jak dotąd niczego się nie nauczyłaś. Jeśli następnym razem nie wypełnisz naszych wymogów czy terminu dostawy, Juvenil pożegna się z tobą i to na zawsze. Mam dosyć tej idiotki Perły. Ona nie jest idiotką. Właśnie powiedziała, że odrzucono moje opakowania, a następnym razem zerwie naszą umowę. Lepiej jej posłuchaj, bo nie lubimy skandali. Zrób, co powiedziała i nie sprawiaj nam kłopotów. Można wiedzieć, dlaczego jesteś taki wściekły? Oczywiście, że można. Więc powiedz. Uwierzycie, że Perła zrobiła to wszystko dla pieniędzy? Co? Zwariowałeś. Raczej odbiło twojemu ojcu. Ojcu? On nie żyje. Właśnie, i z tego co wiem, cały swój majątek zapisał Perle. To nie wszystko. Ona dostanie te pieniądze pod warunkiem, że się ze mną rozwiedzie. Nie mówcie, że o tym wiedzieliście. Co im się stało? Ja opowiadam o swojej tragedii, a oni wychodzą. Wygląda na to, że o czymś nie wiesz. O czym? Rosenda zapewnia, że to ona jest jedyną spadkobierczynią. Dostanie pieniądze pod warunkiem, że wyjdzie za Edgara. To niemożliwe. Kto jej o tym powiedział? Chyba Octavio. Dlaczego Alexis tak zareagował? Przecież zna własnego ojca. Chyba odkrył, że Perła go okłamała, mówiąc, że Octavio myślał o nim przed śmiercią. Sama widzisz, jaka z niej kłamczucha. Zaraz porozmawiam z tymi kretynami z kontroli jakości. Nie zostawię tego tak. Javier i Rosenda mają zaszczyt zaprosić na swój ślub. Chętnie przyjdę. Dlaczego mi to zrobiłeś, tato? Nie byłeś dobrym ojcem ani za życia, ani po śmierci. Jak możesz żądać, żebym wyszła za Edgara? To pospolity przestępca, który niczego nie potrafi zrobić dobrze. Musiałeś uprzykrzyć mi życie. Już nigdy więcej tutaj nie przyjdę. Stoję jak głupia i mówię do ciebie, chociaż wcale sobie na to nie zasłużyłeś. Widzę, że nawet martwemu nie przepuścisz. Co ty możesz o tym wiedzieć? Chyba nie jesteś zadowolona z tej sytuacji. Jak możesz być taki opanowany? Ojciec nie zostawił ci ani grosza ze swoich milionów, które zdeponował w Szwajcarii. Tobie zostawił? Oczywiście. Nie odczytano jeszcze testamentu. Nie gorączkuj się tak, bo urodzisz dziecko zielone ze złości. Cześć, tato. Chciałem ci dzisiaj przedstawić twojego wnuka, ale się przeziębił. A tu jest zimno i wilgotno. Pokażę ci jego zdjęcie. Zobacz. Nie, to lista zakupów. Ma na imię Alexis, tak jak ja. Dobrze, że nie jest do ciebie podobny. Ma urodę po Ginie. Dziękuję, że przyszłaś. Przecież jesteśmy przyjaciółkami. Tak. Co ci jest? Ale jestem głupia.
Pewnie czujesz się samotna. Tak. Nie doszłam jeszcze do siebie po śmierci Rogelia, a na dodatek Perła nie traktuje mnie tak jak dawniej. Ile ty wycierpiałaś? To prawda. Chodź ze mną do kościoła pomodlić się do Najświętszej Panienki z Guadalupe. Może wstawi się za mną u Perły. Tak, ja też chciałabym ją o coś poprosić. Pójdziemy aż do bazyliki? Nie, do najbliższego kościoła. Tam też mają śliczną figurkę panienki. Wzięłam nakrycie głowy. A różaniec? Tak, mogę ci pożyczyć. Mam swój. Hola, mi chapulincito. Witaj, słoneczko. Zobacz, co mama przyniosła na choinkę. Otwórz. Roberto, chciałabym, żebyś dzielił z nami takie chwile. Zobacz. Czuję się jak porzucony pies. I to tylko dlatego, że dla mojej żony najważniejsze na świecie są pieniądze. Okazała się być taka sama jak jej matka. Nie będę się nad sobą żalał i nawet gdybym umierał, nie będę jej o nic prosił. Na zdrowie. Zawsze marzyłam, że będziemy ubierać choinkę całą rodziną. Chociaż nie ma twojego taty, i tak mogę być szczęśliwa. Dobry wieczór. Don Ernesto, co za niespodzianka. Przyszedłem do... Szuka pan Javiera? Nie, chciałem porozmawiać z twoją mamą. Zostaw nas samych. Oczywiście. Chodź, pobawimy się w ogrodzie. Biegnij. Przyszedłeś mi powiedzieć, że Javier zerwał zaręczyny z Rosendą? Nie. Chociaż wiem, że chciałaś to usłyszeć. W takim razie masz dla mnie akcję, o które prosiłam. Tak, ale dam ci je dopiero po ślubie. Nie chcę, by Javier miał pretensje, że to on ich nie dostał. Najświętsza Panienko, jesteś dla nas jak matka. Proszę cię, spraw, by Perła mi przebaczyła. Nigdy o nic cię nie prosiłam. Wiem, że ostatnio rzadko cię odwiedzałam, ale teraz proszę o cud. Niech Perła mi wybaczy. Chcę, żebyśmy znowu były przyjaciółkami. Panienko, nie chcę prosić o wiele, ale pomóż mi znaleźć porządnego chłopca, który będzie o mnie dbał i szanował mnie. Da mi dzieci i sprawi, że będę szczęśliwa. Proszę też w imieniu Toni, która właśnie straciła męża. Spraw, żeby przestała się smucić i żeby pani Perła jej wybaczyła. Proszę cię też o opiekę nad Perłą i Robertem. Niech się pogodzą. Perła jest smutna i może dlatego nie chce mi wybaczyć.
Uciekaj, zaraz cię złapię. Mam cię. Teraz łaskotki, chyba że dostanę milion buziaków. Zabierz go. Nieźle mnie przegoni. Z małą nie będzie kłopotu. Dobranoc. Adios. Don Ernesto już wyszedł? Tak, chyba źle się poczuł. O czym chciał rozmawiać? O ślubie Javiera i Rosendy. Mogę o coś zapytać? Od dawna znasz Don Ernesta? Od bardzo dawna. Czemu mi o tym nie powiedziałaś? Nie mam zwyczaju ogłaszać całemu światu, co robię albo o czym myślę. Racja. Co mnie to obchodzi? Już nie będę cię o nic pytać. Nawet o to, dlaczego mnie oszukałaś, udając niewidomą. Tak będzie najlepiej. Nie wtrącaj się do nie swoich spraw, bo możesz usłyszeć o czymś, co może ci się nie spodobać. Ta kretynka Perła powiedziała, że odrzucili opakowania. Są bardzo wymagający. Przez tego głupiego Alejandra mam same kłopoty. On już nie żyje. Miałeś coś wspólnego z jego śmiercią? Nie. Powiedz prawdę. Nada. Mówię. Proszę. Otrzymałem pani wiadomość. Dziękuję za przyjście. Wystarczyłby telefon. To dla mnie żaden kłopot. O co chodzi? Może to nic ważnego, ale pamięta pan, kiedy mówiłam, że Matilde Gomez łączyło coś z Felipe? Powiedziała, że to był jej pracownik. Proszę usiąść. Wydaje mi się, że wspólnie zaplanowali kradzież czarnych pereł. Czemu pani tak myśli? Kiedy Matilda zobaczyła u mnie perły, bardzo się zdenerwowała i wybiegła z biura. To może być ważny ślad. Teraz musimy odnaleźć osobę, która kupiła perły i oddała je pani. Zostały mi tylko dwa dni. Będę musiał ożenić się z kimś, kogo nie kocham. Gdyby Perła mogła mnie pokochać, tyle nas dzieli. Co ci jest? Boję się i to bardzo. Kogo? Mercedes. Ta kobieta jest jak skorpion. Nie rozumiem. Wystarczy jej się dokładniej przyjrzeć. Ona wcale nie kocha córki. Wykorzystuje ją do własnych celów. Co chcesz przez to powiedzieć? Ona mnie nienawidzi, chce cię ostrzec. Znasz ją od dawna? To nie ma znaczenia. Groziła, że nastawi cię przeciwko mnie, dlatego nie wierz w ani jedno jej słowo. Nie martw się. Przekonałem się, jaka jest naprawdę i nie pozwolę jej wtrącać się do naszych spraw. Nie znasz jej. Nikt ani nic nie nastawi mnie przeciwko własnemu ojcu. Mercedes jest zdolna wymyślić nawet największą niedorzeczność. Może mnie oskarżyć o kradzież albo o morderstwo. Niech napisze o tym książkę. Nie przejmuj się nią, jest stuknięta. To prawda. Powinien zbadać ją psychiatra. Może trzeba ją gdzieś zamknąć. Nie obchodzi mnie, czy byłeś zamieszany w śmierć Alejandra. Najważniejsze, że nie żyje. Rozmawiałaś z Javierem? Tak, ale kiedy powiedziałam mu o rozmowie z Perłą, przyznał jej rację. Nie rozmawialiście o Rosendzie? Miałaś coś zrobić, żeby się z nią nie żenił.
Nie było okazji. Poza tym chyba jest już za późno. Przeklęci. Ślub za 2 dni. Oni muszą naprawdę się kochać, skoro nawet Mercedes nie udało się odwołać ślubu. A przecież w zamian za pomoc obiecałeś jej pieniądze. Próbowałam przekonać Roberta, by nie odbierał panu dziecka. Wierzyłem, że się pani uda. Zrobiłam, co mogłam, ale on wie swoje. Nie chciał mnie słuchać. To znaczy, że podejmie dalsze kroki? Bez wątpienia to będzie ciężka walka. Pani będzie stała po stronie męża? Moje wsparcie nie ma z tym nic wspólnego. Najważniejsze jest sprawiedliwe rozwiązanie. Poza tym myślimy z Roberto o rozwodzie. Perła, co tu robisz? Co to ma znaczyć? Jeśli przyszłaś urządzić mi kolejną awanturę, możesz już wyjść. Nie słyszysz? Wynoś się. Nie, kochanie, przytul mnie. Co ty wyprawiasz? Chciałeś perłę, więc ją masz. Z tą różnicą, że ta cię kocha i nie zdradza. Przyznasz, że zaproszenia są bardzo eleganckie. Nie widzę w nich nic nadzwyczajnego. Jak zwykle. Wielkie dzięki, ciotko Anacondo. Wybacz, ciociu. Cały czas wierzysz w swój ślub z Javierem? Oczywiście. Myślałaś, że dam Perle wolną drogę? Nie ma mowy. Postanowiłam ci pomóc. Naprawdę? Przekonam księdza, by udzielił wam ślubu. Odważysz się wejść do kościoła? Nie boisz się święconej wody? Nic mi się nie stanie. Poza tym wtedy kara dopadłaby także ciebie. Panienko, odwiedziłam cię z samego rana. Nie zapominaj o mnie. Przemów do Perły. Niech zmięknie jej serce, ale nie tak, by dostała zawału, tylko troszeczkę. Niech mnie wysłucha i wybaczy mi. Blandito. Para que me escuche y me perdone. Y usted, mi Rogelio. Kochany Rogelio. No sabe cómo lo extraño. Nie wiesz, jak za tobą tęsknię. No voy a andar de costumbre. Tylko nie łajdacz się tam na górze i pomóż mi w sprawie Perły. Está bien. Y también écheme la mano con la señora Perla. W porządku. Dobranoc. Odpoczywaj w pokoju. Podać coś do picia? Nie, dziękuję. Gdzie pani Mercedes? Czemu się tak szarogęsisz? Chciałem porozmawiać z panią Mercedes. Proszę jej przekazać, że zrywam naszą umowę. Jaką umowę? Sama zajmę się naszym dzielnym rycerzem. Zostaw nas. Przeganiasz mnie, kiedy tylko ktoś przychodzi. Nie musisz tego słuchać. Wiem, to nie moja sprawa. Chodźmy do gabinetu. Posłuchaj mnie uważnie. Nigdy nawet nie próbuj naśladować Perły. Nigdy. Zrozumiałaś? Nikomu nie pozwolę urządzać skandali w moim domu. Nie wywiązała się pani z umowy. Głupi jesteś. Jeszcze nie było ślubu. Jest za 2 dni.
Nawet gdyby był za 5 minut, mam swoje sposoby, by do niego nie dopuścić. Ciekawe jak. O to się nie martw. Nie będzie ślubu, a ty sowicie mi za to zapłacisz. Widać, że nie chcesz tego zrozumieć. Czego? Tylko ja tak naprawdę cię kocham. Nie chcę, żebyś cierpiał przez kogoś, kto źle cię traktuje i zdradza. Ale nic z tego. Chociaż nie jesteś z Perłą, nie potrafisz się od niej uwolnić. Ona zdominowała całe twoje życie. Perla te dominará toda la vida. Mylisz się. Nikt nie ma na mnie wpływu, a już na pewno nie Perła. Co tu robisz? Czekam na ciebie. Twój narzeczony niepodzielnie zawładnął twoim pokojem, więc muszę stać w korytarzu. Czego chcesz? O czym mówił Edgar? O to chodzi. Sporo wiem o tym typku i nie chciałabym, żeby spotkało cię przez niego coś złego. Umówiłam się z nim, że dostanie pieniądze i w zamian za to przestanie nachodzić Rosendę. Nie do wiary. Pomagasz tej wiedźmie? W końcu należy do naszej rodziny. Kiedyś próbowała mnie zabić. Zapomniałaś o tym? Dokładnie to przemyślałam i stwierdziłam, że wszystko jest wytworem twojej wyobraźni. Jestem pewna, że po prostu potknęłaś się na schodach. Teraz Perła musi mi wybaczyć. Jak ją do tego zmusisz? Wczoraj byłam się o to pomodlić. Oby się spełniło. Już postanowiłam, że jeśli Perła nie zwróci na mnie uwagi, rzucę się jej pod nogi i wtedy w końcu mi wybaczy. Przecież ją kocham i żałuję tego, co jej powiedziałam. Niech to się wreszcie skończy. Co ci jest? Jesteś cały rozpalony. Zaraz zawiozę cię do lekarza. Nie dam ci spokoju, póki mi nie przebaczysz. Żal mi cię, ale moje dziecko jest chore. Nie mam teraz czasu. Wybacz mi wreszcie. Pojadę z tobą do lekarza. Daj mi spokój. Mały jest chory. Poradzę sobie. Rośnie z każdym dniem. Kiedy niosę go na rękach, szura nogami po ziemi. Pajac. Żartowałem. Wolisz mieć męża z Greda? Nie chcę, żebyś się tak wygłupiał. Dlaczego? Telefon. Słucham? Mówi Perła. Co się stało? W domu nikogo nie ma, potrzebna mi książeczka zdrowia Enrique. Czy Patricia mogłaby mi ją przywieźć? Mały jest chory? Tak. Lekarz na pewno poprosi o książeczkę. Znajdź Patricię, niech mi ją przywiezie. W porządku, zajmę się tym. Kto jest chory? Enrique. Jedziesz tam? Nie, zawiadomię Roberta. Powinien być teraz z nimi. Wejdź. Rozmawiałaś z panią Perłą? Tak, ale nie chciała mi przebaczyć. Przykro mi. Kiedyś traktowała cię jak przyjaciółkę. Powiedziała mi kilka przykrych słów, gdy próbowała mnie pocieszyć po śmierci Rogelia. Może musisz w to włożyć trochę pracy? Pracuję przez cały dzień, więcej nie dam rady. No, Tonia!
Znam pewną zielarkę, która jest bardzo skuteczna. Chodźmy do niej. Nie mamy nic do stracenia. Do zielarki? Upadłaś na głowę. Bez obaw, to naturalne, że dziecko gorączkuje. Dopadł go wirus, ale niech weźmie to lekarstwo i za 2-3 dni będzie zdrowy. Dziękuję, bardzo się martwiłam. Co ty tu robisz? Przyszedłem zabrać syna. Ta kobieta nie potrafi o niego zadbać. Przyniosła go tutaj, chociaż dziecko gorączkuje. Nie powiem, co o tym myślę, tylko ze względu na dziecko, ale nie ośmieszaj się z powodu jego choroby. Poza tym to nic poważnego. Chciałbym porozmawiać z żoną, jeśli pan pozwoli. Zostawię państwa samych. Proszę mnie zawiadomić, kiedy państwo skończą. Już jestem. Co się stało? Wszystko. Zabierz małego, bo nie chcę, żeby widział, jak jego ojciec traci rozum. Kto to jest? Twój ochroniarz? Jestem adwokatem pana Valderramy. Radzę wyjść, zanim wydrapie panu oczy. Co oznacza ten numer? Złożyłem wniosek o rozwód i prawo do opieki nad dziećmi. Po moim trupie. Nikomu ich nie oddam, tym bardziej tobie. Nie pomoże ci policja ani oddział wojska. A teraz wychodzę. Z Javierem i moimi dziećmi chce się założyć szczęśliwą rodzinkę. Już sobie wyobrażam, jak zaczną mówić do niego tatusiu. Jesteś chory. Ale to prawda. Eleno, zadzwoń do Juvenil i poproś, by przyszła do mnie pani Guadalupe. Mam do niej ważną sprawę. Myślisz, że dobrze zrobiliśmy, mówiąc Robertowi o chorobie Enrique? Jako ojciec ma prawo o tym wiedzieć. Perla niczego nam nie zakazała. Widziałeś jego reakcję, był wściekły. Mój brat robi ostatnio same głupstwa. Na dodatek ugania się za Guadalupe. Nie można mu zwrócić uwagi. Tymczasem sam urządza Perle awanturę o byle drobiazg. Mężczyźni to dranie. Dlatego spotykam się z samymi kobietami. Niech cię tylko przyłapie, będzie po tobie. Żartowałem. Wyskoczymy gdzieś? Nie wygłupiaj się. Zajrzę do dziecka. Mercedes nie uda się odwołać ślubu. Gdybym wiedziała, dokąd wczoraj szedłeś, nie puściłabym cię. Stało się i dobrze. Myślisz, że ta wiedźma powie ci prawdę? Daj spokój. Nie wiem, co zrobię, jeśli Rosenda wyjdzie za Javiera. A ja nie wiem, co zrobię z tobą. Mam dosyć tego biadolenia. On mi już w niczym nie pomoże. Muszę sobie znaleźć prawdziwego mężczyznę. Tylko gdzie? Dokąd poszła Tonia? Wyszła bez uprzedzenia. Popamięta, jak wróci. Nie myśl o niej. Zasługujesz na dużo więcej. Ta dziewczyna nie potrafi cię usługiwać jak należy. Masz rację. Po śniadaniu wybierzemy się na zakupy, a później pojedziemy do Juvenil. Jestem ciekawa, jak tam moje akcje. Dzięki Ernesto ich liczba bardzo wzrośnie. Mercedes. Nie wiem, jak wygląda sytuacja w Juvenil, ale jednego jestem pewien. Czego? Nie zasługujesz na część akcji. Nie? Tylko na wszystkie. To prawda. Czarne perły. Już czas, żeby perła schowała je w bezpiecznym miejscu. Przepraszam. Co to jest?
Son unas perlas negras. Czarne perły. Son de usted? No. Należą do pana? Do pani Perły. Więc to ty je masz. Ta wiadomość zainteresuje Roberta. Piękne, prawda? Myślałam, że takie perły spotyka się tylko w filmach. Muszą być bardzo drogie. Są warte fortunę. O co chodzi? Pan Alexis prosił przed wyjściem, żebym to panu przekazała. Chciałabym też prosić o zwolnienie. Muszę iść do lekarza. Poczekaj, mam dla ciebie wiadomość. Byle szybko, bardzo się śpieszę. Mój narzeczony kazał ci przekazać, że twój mężulek jest na ciebie wściekły. Poszukaj go. Zaraz do niego pójdę. A twojemu narzeczonemu podziękuję sama, wycałuję go jak zawsze. Dzięki za wiadomość. Spokojnie. Ona tylko chciała cię zdenerwować. Oddychaj głęboko. Mam jej dość.